Witam na kanale Dla Piłki. W tym materiale przedstawię wam moje piłkarskie przewidywania na nadchodzący rok 2024 w następujących 9 kategoriach. Czyli mamy tutaj, kto wygra Premier League, Bundesligę, Ekstraklasę, La Ligę, Champions League, Ligę Włoską, czy Polska awansuje na Euro i ewentualnie które miejsce zajmie w grupie, kto wygra Ligę Francuską i kto wygra Euro w Niemczech. Zapraszam. Jeszcze przed samym typowaniem muszę zaznaczyć, że Premier League i Ekstraklasy już w oddzielnych materiałach typowałem, więc będę tutaj konsekwentny, aczkolwiek w jednej lidze dopowiem jeszcze mój taki dodatkowy typ. Przejdźmy już do sedna, czyli do pierwszej kategorii, kto wygra Premier League. I tutaj w materiale, w którym typowałem tabelę Premier League, stawiałem na Manchester City. Na ten moment po 19 rozegranych spotkaniach trzecie miejsce i 40 punktów. Do lidera tracą jedynie 2 punkty, do lidera Liverpoolu. To może być, przynajmniej mam takie wrażenie, jedyny kandydat, może jeszcze Arsenal. To jest ten zespół, który może napsuć drużynie Pepa Guardioli plany. Aczkolwiek trzeba to po prostu przyznać, że Manchester City wygląda jak bardzo dobrze naoliwiona maszyna. Tutaj naprawdę wszystko dobrze gra. Bardzo dobry czas Fodena, Rodri dyryguje środkiem pola. Nawet kiedy wydaje się, że to ktoś inny zdobędzie tytuł mistrzowski, to tutaj Manchester City pokazuje wielką siłę. Więc tutaj zostaje Manchester City. Oczywiście wszystkie typy zostaną zweryfikowane. Kolejna kategoria, kto wygra Bundesligę. Tutaj stawiam na Bayern Monachium. Drugie miejsce aktualnie w lidze. Mamy już naprawdę sporą próbkę Bayernu Monachium. Na ten moment wydaje się tylko, że może zagrozić im Bayer Leverkusen. Fenomenalny zespół, który naprawdę jest taką rewelacją całego, nie tylko w Bundeslidze, ale we wszystkich ligach europejskich. Prezentują niezwykle wysoki poziom. Nie przegrali na ten moment żadnego spotkania. 16 rozegranych spotkań, 13 zwycięstw, 3 remisy i 0 porażek. Naprawdę te liczby, jakie prezentują zawodnicy Leverkusen, są imponujące. Mimo że tak słodzą drużynie Szabiego Alonso, to trzeba docenić naprawdę ich pracę. Mimo to właśnie stawiam na Bayern. Ta drużyna ma wielkie możliwości. Harry Kane, Jamal Musiala. No tutaj po prostu gwiazda na każdej pozycji. Ale ostatecznie zobaczymy, kto tutaj wygra. Czy to będzie hegemon Bundesligi, który zdobywa seryjnie tytuły mistrzowskie, czy to będzie jednak ten kopciuszek. Kolejna kategoria, kolejna liga, Ekstraklasa. Tutaj już pojawił się na moim kanale materiał, kto wygra właśnie tą ligę. I tutaj stawiałem na Legię Warszawa. Będę się oczywiście tego trzymał konsekwentnie. Aczkolwiek dodam tutaj jeszcze jeden klub. W tamtym materiale kierowałem się przede wszystkim, że jest rok przepracowany przez Runiajcia. Szybko skompletowana kadra, naprawdę dobre wyniki w sparingach. I zawodnicy są już kolejnym sezonem doświadczeni. Czy to z tym szkoleniowcem, czy to właśnie z Ekstraklasą. Aktualnie Legia jest po 19 rozegranych kolejkach na 5. miejscu, 32 punkty. Legia oczywiście gra dalej w europejskich pucharach. Teraz zagra z Molde w 1/16 Ligi Konferencji. Legia sobie oczywiście bardzo dobrze radzi w pucharach, ale dla polskich drużyn gra w lidze i łączenie tego z pucharami jest po prostu bardzo ciężkie. Nie zawsze kończy się to po myśli zespołu. Oczywiście Legia może nadal zdobyć mistrzostwo, ale będzie to już niezwykle ciężka misja. 9 punktów straty do lidera to są już niezwykle ciężkie progi. Oczywiście czas zweryfikuje. I taki dodatkowy mój typ to będzie to Jagiellonia Białystok. Drugie miejsce w lidze, 38 punktów, 3 punkty straty do Śląska Wrocław. Oczywiście bardzo dobry styl gry. Oczywiście zobaczymy, czy tutaj to się przełoży ostatecznie na mistrzostwo, więc tutaj taki mój dodatkowy typ.
ale jest jeszcze naprawdę wcześniej kilka gwiazd. Perełek z Ekstraklasy z takiej Jagiellonii może jeszcze opuścić w tym zimowym okienku transferowym. Teraz już czwarta kategoria. Mamy ligę hiszpańską, tutaj stawiam na Real Madryt. Pierwsze miejsce widzę, 18 rozegranych spotkań, 14 zwycięstw, 3 remisy, 1 porażka, co przekłada się to na 45 punktów. Tyle samo co Girona, rewelacja tych rozgrywek. Ale oczywiście Real ma Juda Bellinghama, Carlo Ancelottiego, no to jest naprawdę doświadczenie i ta przebojowość, więc ostatecznie Real Madryt. Kolejna kategoria, kto wygra Ligę Mistrzów. Tutaj stawiam na Bayern Monachium. Tutaj już mamy kilka naprawdę topowych drużyn i tutaj jest naprawdę ciężko wybrać tą jedną drużynę, ale jednak stawiam właśnie na Bayern Monachium. Harry Kane, jakoś mi się to po prostu spina do końca. Jednak klątwy w tym sezonie Harry'ego Kane'a nie będzie. Może to oczywiście wygra czy to PSG, czy to Manchester City obronić trofeum, ale oczywiście to wszystko zobaczymy. Kolejna liga, kolejna kategoria, Serie A. Tutaj stawiam na Inter. Naprawdę regularnie punktuje lider Serie A. Jedna porażka, naprawdę kilka zawodników jest w świetnej formie, więc zostaje tutaj Inter. Kolejna kategoria, polska reprezentacja. I tutaj stawiam na awans, czego wam i sobie naprawdę życzę, bo jednak wielki turniej bez reprezentacji Polski to nie byłoby coś naprawdę dobrego. Jednak turniej z polską reprezentacją to jest coś naprawdę więcej. Ale już na samym turnieju zakładam jednak dolne rejony naszej grupy. Nadal sobie nie wyobrażam, żebyśmy na ten turniej nie awansowali. Oczywiście może być taka sytuacja, że Estonia pokona nas na Stadionie Narodowym, ale to już by były takie dramatyczne scenariusze, które no byłyby po prostu okropne. Może jakoś czy tutaj z Walią, czy z Finlandią sobie poradzimy i awansujemy na Euro. I to jest właśnie mój typ. Kolejna liga, kolejna kategoria, liga francuska, tutaj stawiam na PSG. No to jest po prostu ich liga, no tutaj chyba nikt nie wyobraża sobie innego klubu we Francji, kto wygrałby tą ligę. Zmierzając już do końca, została nam już ostatnia kategoria, kto wygra Euro. I tutaj stawiam na Anglię, jednak Harry Kane, Jude Bellingham może i Francja też ma bardzo dobry potencjał ludzki, piłkarski jak Anglia. To są właśnie takie główne reprezentacje, które mogą coś tutaj namieszać w tym turnieju. Pamiętajcie oczywiście, że to jest tylko zabawa. I to były moje typy na rok 2024. Oczywiście zweryfikujemy piłkarskie przewidywania już w nadchodzącym roku. Już na sam koniec tego materiału życzę wam szczęśliwego nowego roku i spełnienia piłkarskich marzeń. Cześć!